pochwania honorowa wystawiona przez... W miniony piątek w Kłodzku odbyły się powiatowe i miejskie obchody święta Konstytucji 3 maja. Tradycyjnie nie zabrakło uroczystej mszy świętej, po której na Placu Miast Partnerskich odbył się apel pamięci z udziałem Kompanii Honorowej 23 Karpackiego Batalionu Piechoty Górskiej, pocztów, sztandarowych służb mundurowych, organizacji, powiatowych szkół, parlamentarzystów, samorządowców i mieszkańców. 3 maja jest wyjątkowym czasem i wyjątkowym dniem. To jest czas, abyśmy na chwilę się zatrzymali nad słowami, które są wyhaftowane na naszych sztandarach. Bóg, honor, ojczyzna. Jestem przekonana, że dla każdego z nas te słowa znaczą coś innego, ale mamy wspólne wartości. To jest nasza historia, to jest nasz język ojczysty, to są nasze barwy narodowe, to są groby przodków, ale też współczesność, za którą wszyscy odpowiadamy. Dzisiaj często mówi się o bezpieczeństwie, bo bezpieczeństwo jest tym słowem, nad którym wszyscy musimy pracować i o bezpieczeństwo wszyscy musimy dbać. Szczególnie w tych czasach, które są bardzo niespokojne również za granicami naszego kraju. Ale dziś mamy wyjątkowy dzień, więc świętujmy, radujmy się, cieszmy się z naszej wolności, cieszmy się z naszej niezależności, w gronie rodzinnych, znajomych, przyjaciół, bo dziś jest bardzo uroczysty dzień. 3 maja, niech się święci. Prawie 2 stulecia temu o te prawa walczyliśmy jako państwo, jako naród, ale dzisiaj to wcale nie oznacza, że te wszystkie prawa są dane nam raz na zawsze. I cały czas musimy je pielęgnować, musimy dbać o to, musimy ciągle zabiegać o to, żeby była równość wobec obywateli, żeby obywatele byli równi wobec prawa, żeby obywatele mieli tą samą możliwość startu życiowego. I również o to, żeby wszystkie inne grupy społeczne miały te same prawa obywatelskie jak każdy obywatel w Polsce. Bez względu na kolor skóry, bez względu na wyznanie, bez względu na płeć. To jest szczególny dzień dla miasta Kłodzka, szczególnie dla włodarzy, czyli dla burmistrza miasta Kłodzka, Michała Piszko, jak i dla mnie. Fakt, że mieszkańcy mogą brać udział w takiej uroczystości, fakt, że turyści, którzy przyjeżdżają i coraz liczniej odwiedzają nasze miasto, mogą świętować wspólnie z nami kolejne rocznice Konstytucji 3 maja, gdyż co roku odbywają się takie. Wspólnie tutaj ze Starostwem Powiatowym organizujemy tą uroczystość. Cieszy coraz większa liczba młodzieży i dzieci, które uczestniczą, bo to w nich nadzieja, że pamięć o tej konstytucji nie zginie i będzie trwała. W szczególności ci młodzi ludzie muszą o tym pamiętać ze względu na to, co się dzieje w Europie, co się dzieje na świecie, co się dzieje za granicami naszego kraju. Dlatego mam nadzieję, że będzie to kultywowane i w dalszym ciągu będzie to organizowane przez miasto Kłodzko oraz Starostwo Powiatowe. Oczywiście jest to szczególne święto dla nas, Polaków, dla mieszkańców naszego kraju. I cieszę się, że mogliśmy się dzisiaj tutaj w Kłodzku spotkać 3 maja i w ten szczególny dzień wspólnie, ponad podziałami, świętować. Po uroczystości w Parku Sybiraków złożono kwiaty pod pomnikiem w hołdzie obrońcom ojczyzny.